Jo, to jest kolejny odcinek. 7 butelek wina. Hier, 7 Flaschen Wein. Danke. Hier, etwas Gold. $150. Jedna kosztowała 20, więc generalnie 10 golda zysku mi wyszło. Zajebiście, nie? Zajebiście. Czy tutaj jest ktokolwiek, kto mógłby mi sprzedać broń? Nie. Ale słyszę wilki. Wow, ale to wygląda dziwnie. Hey, wo willst du denn hin? Hier kannst du nicht rein. Die Wache da unten passt höllisch auf, wenn sie reinlässt und du nicht. Glaubst du, sie hätte mich durchgelassen, wenn ich nicht die Erlaubnis hätte, da reinzugehen? Okay, geh rein. Aber wenn du was anstellst, kommst du da nicht mehr lebend raus. Dom miejski. I pewnie będzie ten z loading screena ziomeczek. Ej, ładnie. Bardzo ładnie. Tiras. Hej, ty! Bist du Tyras? Ja, und du bist? Der Söldner, den du angeheuert hast. Ah, nun ja. Also ja, die Sache hat sich erledigt. Du kannst gehen. Was? Aber... Ich sagte, dass du gehen solltest. Jeśli trzymasz ten list w swoich rękach, to znaczy, że nie jestem w stanie z tobą rozmawiać. Ostatnimi czasy sytuacja ciągle się pogarsza. Każdy mój krok będzie kontrolowany. Nie mogę się w tym mieście prawie w ogóle swobodnie poruszać, ponieważ muszę z tobą gadać. Spróbuję dzisiaj wymknąć się z tego domu. W dniu, w którym wręczę ci tę wiadomość, udaj się do gospody tego miasta. Dłuższa nieobecność wyglądałaby podejrzliwie. Wstąpię tam tylko w godzinach wieczornych od 10 do 11. Będę tam na ciebie czekał. Tiras. Ty pewnie mnie nie przepuścisz tam do góry. Verpiss dich. Kurwa, kontrolują go. Jeszcze raz. Dziesiątej do jedenastej. Więc będzie mnie czekało sporo czekania. Bo mogę spać do wieczora, do godziny 20, więc 2 godzinki będę musiał sobie czekać. Kurwa. Wieczór. 20 godzina, a my czekamy 2 godziny. Więc robimy sobie zaraz cięcie. No i widzimy się o tej 22, jak już przyjdzie. Zaraz wracam. Jestem. Jest godzina 22:08. Jestem w karczmie. Czy on się kurwa schował tutaj? Nie. Nie widzę nigdzie naszego kolegi. Miał tu być. Zobaczmy, gdzie on się podziewa. Miał tu być tego wieczoru, o tej godzinie. W chuja wali, nie ma go, kurwa. Ale pewnie on ma skrypt zaimplementowany o 22, że o 22 dopiero idzie. I pewnie on powinien gdzieś tu być. Nie ma go. Nie ma go nigdzie. Boimy się. Co się tu dzieje? Ale ja tu nigdzie go nie widzę. Piszmy na drugim save'ie. Spotkanie w gospodzie karane między 10 a 11.
Gospodzie, gospoda. On pokój dla nas wynajął, ruchać się chce? Tu go kurwa nie ma. Mam jeszcze pół godziny. No nie ma go, więc nie wiem, czy on jest w tawernie, czy tu. Może tu. Gut, dass du gekommen bist. Doch ich warne dich. Wir haben nicht viel Zeit. Also, was ist los? Die Zustände hier werden unerträglich. Karana war einst ein ziemlich ruhiger Fleck. Doch dann haben sich eines Tages die Überfälle der Banditen massiv verstärkt. Es traut sich kaum noch jemand aus der Stadt hinaus. Auch der Handel kommt zum Erliegen. Als Statthalter habe ich versucht, diese Banditenplage in den Griff zu bekommen. Aber mit einer Handvoll Milizsoldaten ist das nicht möglich. Deswegen habe ich euch angeheuert. Inzwischen hat sich die Situation leider ziemlich gewandelt. Ein Mann namens Duco ist plötzlich aufgetaucht und hat den Bewohnern Karanas versprochen, die Banditen in den Griff zu bekommen. Stück für Stück hat er die Macht an sich gerissen. Die Banditenüberfälle sind tatsächlich etwas besser geworden. Allerdings haben sich die Zustände innerhalb der Stadtmauer massiv verschlechtert. Duco ist sehr goldgierig. Er reißt sich immer mehr und mehr unter den Nagel. Jeden, der ihm gefährlich werden könnte, hat er hinrichten lassen. Bei mir hat er das noch nicht gewagt. Also lässt er mich nicht aus den Augen. Mir sind die Hände gebunden. Ich glaube, er wartet nur auf einen Vorwand, um mich hinrichten zu können. Was soll ich tun? Duco direkt anzugreifen hat wenig Sinn. Das würde die Zustände nicht verbessern. Du musst diese Banditen zur Strecke bringen. Die Banditen sind leider verdammt stark. Dazu kommt noch, dass ich zurzeit nicht einmal weiß, wo sie genau ihr Versteck haben. Ich habe jemanden aus der Stadt angeheuert, um das herauszufinden. Sein Name ist Gels. Wenn du von hier zum Strand gehst, solltest du auf ihn treffen. Vielleicht hast du eh schon mit ihm gesprochen. To już jest koniec modyfikacji? A nie. Du solltest ihn aufsuchen. Vielleicht hat er schon herausgefunden, wo sich diese Dreckskerle verstecken. Er ist vermutlich der Einzige, der mit euch kämpfen wird. Was ist eigentlich mit deiner Rüstung los und wo sind die anderen Söldner? Wir sind in einen Sturm geraten. Unser Schiff ist gesunken. Doug und ich sind am Strand angespült worden. Von den anderen wissen wir nichts. Ist er noch immer am Strand? Co, też bandyta go zajebał? A, jest animacja, jak długo sobie leżał i go zajebali. Wieso? Am Strand hat kaum jemand länger als ein paar Tage überlebt. Diese Banditen scheinen ein Auge auf ihn zu haben. Eines ist sicher, wenn du den Banditen gegenübertreten willst, brauchst du bessere Ausrüstung. Vor allem eine bessere Rüstung brauchst du. Hier in der Stadt wirst du keine bekommen. Gehe zu Menowin. Er ist ein alter Bekannter von mir. Schildere ihm deine Lage. Er wird dir weiterhelfen. Du findest ihn, wenn du zu den Jägern gehst und dich dann links in den Wald wagst. So, es wird Zeit, dass ich wieder zurückgehe. Du solltest in nächster Zeit nicht mehr zu mir kommen. Du würdest dir nur Ärger einfangen. Wende dich an Menowin. Komme nur zu mir, wenn es wirklich dringend ist. Ich wünsche dir viel Erfolg. Czekajcie chwilę. Dobra, dowiedzieliśmy się troszeczkę rzeczy odnośnie Future. Idziemy do pana Renta. Hey, yo Rent. Reparier mir diesen Ring hier. Ich habe dir doch schon... Bei Trasten war ich schon. Ihm fehlen dazu die Werkzeuge. Es bleibst also nur mehr du. Dieser Ring? Ich kenne diese Ringe. Ich habe sie früher bei Soldaten des Königs gesehen. Solche Ringe tragen normalerweise nur hohe Krieger bei sich. Wie bist du zu dem gekommen? Das willst du nicht wissen. Na gut. Muss dann schauen wir, nicht was ich tun kann. Wäre schade um den Ring. Lass mich jetzt in Ruhe arbeiten. Czy my pasywnie, kurwa, dostajemy punkty nauki? Mam takie wrażenie. Dostałem, mam teraz 3, nie wiem dlaczego.
Może za, za zabijanie dostaję? Chuj wie. Mleko. Hey. Den Ring. Ja, es war allerdings ein ganzes Stück Arbeit. Wegen dem Ring habe ich meine andere Arbeit vernachlässigen müssen. Hat mir bis jetzt nur Ärger eingebracht, das Teil. Wenn du ihn haben willst, und keine Diskussionen darüber. Melde dich, wenn du die 100 Goldstücke hast. Hier sind die 100 Goldstücke für den Ring. Gut. Und hier ist dein Ring. Sygnet. Pierścień siły. Tak. Dobra. Robię cięcie. I powiem wam tak. No, tu były dwie cutscenki. Pierwsza cutscenka przedstawiała zabicie Gelsa. Czyli, tak, Gels on się nazywał? Gerd, kurwa, nie wiem. Ten ziomek, który tutaj był. A druga cutscenka przedstawiała zabicie Duga, który jest naszym kolegą najemnikiem. I jak widzimy, Gels nie żyje. O dziwo, nie możemy z niego ściągnąć broni. XD. Druga cutscenka przedstawiała zabicie Duga. To zadanie jest ogólnie w popsutych. Więc popsuliśmy. Czy to miało być popsute? Dobre pytanie. Nasz statek jest rozpierdolony. Duk. Też nie żyje. No to ten, no tak działa. Tak czasem bywa. To idziemy do myśliwych i odnajdziemy tego ziomka. Robimy sobie zdjęcie. I powoli będziemy musieli się przygotowywać do następnej modyfikacji. Który to jest odcinek? To jest odcinek 6. Ta modyfikacja miała być na godzin 4. My spędziliśmy już godzin 3. Niespełna 3 godziny spędziliśmy przy tej modyfikacji. Oczywiście ja też niektóre odcinki robię krótsze. No bo Gotiku jednak więcej się dzieje niż tam w jakichś innych knach na przykład. I postanowiłem, że tu odcinków nie będzie aż takich długich. I tyle. Możemy sobie grać w Gotika. Akurat mój komputer idealnie nadaje się do grania w Gotika. Nowsze tytuły chujowo działają. Assassiny jakieś od Unity w górę nie ma co nawet próbować. Już to opracowałem. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Dobra. Dobra. Skóra cieniostwora w niebezpieczeństwie. Powinność. Znajduje się on w jaskini na lewo od obozu myśliwych. Okej. Okay. Zaraz ogarniemy gdzie, co i jak. Nie ma czego tu nie znajdę. Patrzcie, ile wilków. Tam jest ta jaskinia. Ja zrobię cięcie. Sorki, ale ten materiał będzie musiał być troszeczkę bardziej pocięty. Przy okazji mogę sobie nie trochę wilków pozabijać. Nie ma czego nie kontrować. Dobra. Tu jest ta jaskinia, o której była mowa. Jest jakiś miecz i ognisty jaszczurek. Niczego tu nie znajdę. Żyjemy. Niczego tu nie znajdę. Żyjemy, o dziwo. Dobra, ja muszę się nawpierdalać, bo inaczej to będzie kiepsko. Normalnie pomyślałbym o pójściu spać i w taki sposób najłatwiejszy zregenerowałbym swoje HP.
No, ale w tej modyfikacji to tak średnio. Będę mógł sobie mikstur kupić. Tylko boję się, że będę miał zaraz do dyspozycji jakąś broń lepszą, zakupioną u handlarza. Z tym toporem tu już trochę chodzimy. Wow. Chuj tu chodzi. Panie magu, rzeczywiście jest tu. Wer bist du? Kim jesteś? Ich bin Menowin. Da du hier vor mir stehst, hast du anscheinend keine Probleme gehabt, an meinem kleinen Wächter vorbeizukommen. Weshalb bist du in meine Höhle gekommen? Bewachte Höhlen haben meist etwas zu verbergen. Du scheinst mir ein Söldner zu sein. Ich nehme an, du bist nicht von hier. Was hat dich hierher verschlagen? Ich habe einen Auftrag von Tyras. Ich soll die Banditen hier zur Strecke bringen. Du scheinst mir die Wahrheit zu sagen. Weißt du, worauf du dich da eingelassen hast? Ich hätte nicht gedacht, dass diese Insel so korrupt und voller Banditen ist. Du ahnst nicht, wie recht du da hast. Sei auf der Hut. Ich komme von Tyras. Ich dachte mir schon, dass du mir das einmal Przecież sagen mówił würdest. To przed chwilą, debilu. Tyras meint, ich bräuchte bessere Ausrüstung und du könntest mir dabei behilflich sein. Ich weiß zumindest, wo du eine bessere herbekommen könntest. Hast du schon einmal etwas vom Tal der Gefangenen gehört? Ja. Nein. In diesem Tal befinden sich einige Minen. Sträflinge werden dort zum Buddeln gezwungen, daher der Name. Dieses Tal ist sehr gefährlich. Es gibt eine Menge wilder Tiere dort. Auch die Minen sind nicht sicher. In ihnen tummeln sich Crawler. Jeder Tag dort ist ein Kampf ums Überleben. Ich bin mir sicher, dass du dort an bessere Ausrüstung kommen kannst. Ich sehe, dass du von den Jägern eine Lederrüstung bekommen hast. Die müsste reichen, dass du dich ins Tal wagen kannst. Wie komme ich ins Tal der Gefangenen? Tyras könnte dir den Zugang ermöglichen. Doch du solltest besser nicht mehr mit ihm sprechen. Ich werde Tyras eine Nachricht zukommen lassen. Geh in die Stadt. Wenn alles klappt, wird der Tyras einen Schlüssel oder ein Päckchen hinterlassen. Ich werde ihm sagen, er soll es bei dem Aufgang zur Stadtmauer platzieren. Suche dort. Du trägst eine Robe, wie Magier sie tragen. Bist du ein Magier? Lange Zeit schon beschäftige ich mich mit der Magie. Wenn du so willst, ja. Kannst du mir etwas beibringen? Die Welt der Magie ist nicht so einfach zu erfassen. In sie einzutauchen verlangt viel Zeit, Ausdauer und Begabung. Lass besser die Finger von der Magie und halte dich an deine... Ich verstehe mich allerdings auch auf Wundheilung. Solltest du verletzt sein... Kurwa, no teraz mi to mówisz? Teraz mi to mówisz, człowieku? Dobra, wracam do miasta. Dobra, jestem. Skraszowało mi grę przed chwilą. Mamy drugi rozdział. A broni, kurwa, nie mamy nowych. Znaczy, może to są nowe bronie, ale są do dupy. Gildii nie posiadamy żadnej. Posiadamy gildię najemnik cały czas. Nie będziemy jednak w straży miejskiej. Dobra, robimy plan taki. Idziemy spać. Bo logiczne by było to, że gdyby ta wiadomość dotarła, to jednak musiałoby minąć troszeczkę czasu, aby on rzeczywiście wymknął się, przesłał tą paczkę i ją położył przy tych pieprzonych murach. Idziemy odebrać tą paczkę i obstawiam, że będzie w ten sposób, bo mamy 6 odcinek. Że udamy się do doliny, okaże się, że zawartość Doliny Złodziei nie istnieje. I tyle. Mury, mury, mury. Muryk, pierdolonek, kangury. Przy schodach koło murów miejskich. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Skórzana torba. 100 sztuk złota. List and klucz. Czytamy. A więc chcesz się udać do Doliny Złodziei. Nie jest to zbyt przyjemna okolica, więc zanim podążysz w tamtym kierunku, lepiej się porządnie wyposaż. Dałem ci to tu klucz do Doliny Złodziei. Poza tym ten klucz otwiera drzwi w miejskich murach. Jak tylko tam dotrzesz, trzymaj się prawej strony. Musisz iść aż do barykady. To właśnie jest wejście do Doliny Złodziei. Powodzenia. Drzwi w miejskich murach.
Więc wydaje mi się, że to gdzieś tu. Jestem dobrze wyposażony. Aha, czyli to tu. Czyli to jest klucz, który otwiera dwa zamki? Dobra, zrobię tu cięcie.